podcast prowincjonalny. Zaprasza Łukasz Dziedzic. W lipcu tego roku holenderska Limburgia spustoszona została przez katastrofalną powódź. Ogromne straty, dziesiątki tysięcy ewakuowanych mieszkańców, tysiące ludzi zaangażowanych w pomoc powodzianom i tysiące gapiów. W Limburgii doszło do tego, że niektórzy dzwonili do hoteli i pytali, czy są dostępne pokoje, z których można podziwiać powódź. Zjawisko to nie jest nowe, nazwane zostało turystyką powodziową, albo szerzej turystyką katastrof. Czytając wiadomości z Limburgii, przypomniałem sobie o tym, że zajmowałem się podobną sprawą. Sięgnąłem więc do mojego archiwum i odnalazłem nagrania. 18 odcinek podcastu prowincjonalnego poświęcony jest ludzkiej ciekawości, z dramatem i katastrofą w tle. Wracam do 2001 roku. Wracam do Lachowic w Małopolsce. 27 lipca 2001 roku w tej miejscowości uaktywniło się ogromne osuwisko. Gwałtowne osunięcie się ziemi trwało może 15 minut. Na szczęście nie było ofiar w ludziach, ale straty materialne były ogromne. Z powierzchni ziemi zniknęło kilkanaście domów. Opowiadałem o tym w 13 odcinku mojego podcastu. Pierwsi na miejscu pojawili się oczywiście strażacy. Byłem jednym z pierwszych dziennikarzy, którzy dotarli w ten dzień do Lachowic. Relacje pojawiły się błyskawicznie w mediach. W efekcie akcja ratownicza jeszcze się nie zakończyła. Jeszcze mieszkańcy i strażacy ratowali pozostały dobytek, a na miejscu już pojawili się pierwsi powodziowi turyści. W niedzielę 29 lipca do Lachowic przyjechało ich tak dużo, że ruchem musiała kierować policja. 100-200 tu tysiące przeszło ludzi. Drogą w pierwszą niedzielę to było, w piątek się stało, a w niedzielę, pierwszą niedzielę. Bo teraz już przestali, jeszcze przyjeżdżają, ale tak po parę. A pierwszą niedzielę to tu tysiące ludzi przeszło. Tych gapiów. No, zdjęcia robią i tu druga była cała zatarasowana. Policja może powiedzieć, tu chodzili z megafonami, żeby, bo przejścia nie było drogą. I już od spod kościoła, no kawał tu ten, jedną i drugą stroną było aut, co środkiem tak, na rowerze to tak z miarą przejechał. Tyle gapiów było. Bardzo dużo, no samochodów było mnóstwo. Setki stały koło drogi tam pozostawiane, het gdzieś, bo tu już policja już blokowała, nie puszczała tutaj dalej, tylko po prostu tam, żeby zostawiać samochody. A po osuwisku się też szanali? No oczywiście, chodzili wszędzie. Przede wszystkim tam oglądali. Z dziećmi, z aparatami, z kamerami, ze wszystkim. Tak jak w Warszawie, jak Wisła płynęła, to mówili, że właśnie dużo było ludzi, co przyjechali sobie na piknik i byli zdziwieni, że Wisła kogoś nie zalała, że nie było żadnej atrakcji. No więc wtedy też szukali atrakcji, nie myśląc po prostu o tym, że sami mogli po prostu narazić się na niebezpieczeństwo i, no i zginąć, bo niestety. No, chodząc po tych urwiskach, po tych zawałach tutaj, to oni się w ogóle nie zdawali sprawy, na jakie ryzyko są narażone dzieci i oni. Bo to po prostu cały czas się usuwało, szczeliny powstawały, że w wysokości mojego wzrostu można wpaść i tam, no, możecie tam Państwo iść zobaczyć. Bo to tam jest naprawdę, w tej chwili ta kwyciła susza, to tak kwyciło. Tak, ale tak, to było tak miękkie, takie bagno. Także to można było wiązgnąć w tym. Jak tak weszłam, szłam po tym. Normalnie szłam, to się ziemia usuwa, nogę kładłam i tu, tam, to się po prostu ruszało. To jakby jakaś ruchoma wydma. No nie ma dnia, przeważnie jak już przyjdzie sobota, niedziela, no to robię tragedię z tego, nie? Widowisko takie, krążą. Tu przecież było zagrodzone, to potrafili taśmy te, co się grodzi, nie? Potrafili pozrywać napisy, wszystko i sobie spacerują tu. Wielka sensacja. Z moimi dziećmi stoją nad szczelinami, takie pęknięcia są. No ja nie wiem. Przecież ci geolodzy, co byli z Krakowa, właśnie ci profesorowie to mówili, żeby dopiero zrobili taką tu obstawę, nie? I po prostu, żeby te matki z dziećmi, no nie patrzą, idą wszyscy tak na oślep. No ja tylko stąd to przeważnie goniłem to, nie? Bo był, tutaj most był zastawiony, nie? To potrafią to przejść i robią sensację i tyle. No. No ale teraz to już pomału ustaje to. To jeszcze z porządku, tak, pierwsza sobota, niedziela to było, no i w tym tygodniu też, w niedzielę, tu przeważnie po południu tak to zjeżdżają się.
Tak, w tą niedzielę to chyba ze 60 osób to tak lekko przeszło. Tędy do góry idą tą dróżką i tam patrzą i to tylko jest jedna część, nie? A tu tych dróżek jest 5, nie? I jeszcze za góry tak samo, bo tam autem podjedzie się, nie? To tam bliżej mają stamtąd i patrzą, obserwują goście. Wie pan, co przez te pierwsze dni, co to tutaj było, no to normalnie pielgrzymki, ani na Krupówkach tyle ludzi nie było. Przez te 4 dni. Jeden za drugim. Samochody stały praktycznie tam, gdzie teraz ustawili znak zakaz zatrzymywania, aż do samego tu osuwiska. No i teraz jak, może w tygodniu tego nie widać, ale tak jak sobota, niedziela jest, jak weekend przychodzi, to jest to samo jeszcze. Przychodzą i tutaj po tych górach spoglądają, oglądają, jak to wygląda. No bo te domy jeszcze są powalone. Zdjęcia robią z kamerami. Może nie pikniki, no ale tak z tych gór oglądają, jak to wyglądają te osuwiska te. No i ruiny tych domów. No teraz ludzie się już przyzwyczaili do tych wycieczek. No z początku to denerwowało, zwłaszcza tych ludzi, którym się to stało, których to dotknęło. A teraz no raczej już spokojnie. Czy ten sklep jest otwarty w niedzielę? Tak. A zauważyły panie może jakiś zwiększony ruch w związku z turystami, którzy przyjeżdżają oglądać osuwiska? Tak, jest większy ruch, no ale... No może trochę, z napoi. Coś jak jest słonecznie, to z picia szczególnie. Czyli zaglądają i kupują, tak? Tak, przejezdni zaglądają, kupują. A może mi pani powiedzieć, czy to jakaś jest taka znacząca liczba? Nie, 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 raczej nie, znacząca nie. Tak po prostu, no, no niewiele, ale wyższy. Bardzo dużo przyjeżdża. Nie powinni tego robić. Bo to, co się stało, to się stało. I się nie odstanie. A ci gapiowie, no co? Przychodzą, żeby jeszcze... Jakby się dało, to by coś zwinąć. Aż tak? No tylko. Wczoraj na przykład też tu chodzili. No bo okres wakacyjny, ludzie na wczasach są w pobliżu, więc przyjeżdżają, prawda? No gdzieś siedzą w Suchej czy w Makowie, gdzieś siedzą na wczasach, to potem dojeżdżają. Najwięcej w niedzielę po południu. Najwięcej. Państwo są tutaj gdzieś na wczasach w okolicy? Ja tutaj mieszkam niedaleko stąd, jakieś 30 km. A pan tutaj jest na wczasach? Tak, można tak powiedzieć. A co pan teraz robi? Teraz robię zdjęcie. A dlaczego? Bo chciałbym udokumentować to, co się tu dzieje. Pani jest dziennikarzem? Nie. To do prywatnych liderów? Tak. Robili zdjęcia, tak, filmy. Tak, tak, tak. No po prostu, no to była atrakcja turystyczna. Końcu, rozmawiali? No rozmawiali, ale więcej to po prostu chodziło im o ciekawość. To była zwykła ludzka ciekawość. Ojej, z różnych. Z różnych. No, po prostu nie mówiąc już z okolicznych, tu Sucha i te wszystkie inne, ale... Częstochowskiej, no, Częstochowskiej i nawet z tą to nie wiem, tam jakieś... No, SZ... Oto Śląsk. No, no przeróżne były ten. A pomagali coś mieszkańcom? No raczej nie. Raczej nie. Ja już mówiłam, żeby po prostu postawić ludzi z gminy, żeby brali jakieś opłaty, tak? Żeby dla tych ludzi coś... Żeby chociaż każdy po złotówce rzucił, to na pewno... To już by coś było, no ale nikt się tym nie zajął, no i to tak wyszło, że to... Z czyjegoś nieszczęścia, to jest to właśnie. Pomoc płynęła całkowicie z innej strony, bo pomoc byliśmy zaraz zabezpieczeni i przez Caritas, i przez gminę, i przez urząd, tak, żeby były zabezpieczone i noclegi, i jedzenia, i non-stop jeszcze napływa pomoc, to, ale z tych właśnie takich ciekawskich, to tylko jeszcze myśmy byli odpowiedzialni, że nie zabezpieczamy tego, mamy jeszcze teraz nakaz zabezpieczenia tych swoich, żeby po sesji, żeby tam się komuś coś nie stało. Bo jeszcze wczoraj żeśmy mieli spotkanie ze starostą i z naszym no, wójtem gminy i właśnie powiedział, że musimy my o tym pamiętać, żeby tam się nikomu nic nie stało. I w jaki sposób? No ogrodzić taśmą. Dzisiaj taśmą biało-czerwoną dookoła budynków, czy tych tam ona swój zrobi i tam każdy zrobi swój, prawda? No i to powinno wystarczyć i kartka z ostrzeżeniem, prawda? No bo już nikt nie będzie siedział całą sobotę i niedzielę i pilnował i gonił. Było taśmami, policja stała i strażacy, a to podnosili taśmy i rwali i przechodzili normalnie. No to jest denerwujące jednak, bo tu ludzie mają nieszczęście i zwożą wszystkie, całe mienie. Zwożą całe mienie, a tu się plątają i jeszcze ciekawo zaglądają ciekawie do okien, do tego, co się tam stało. Zamiast wziąć pomóż też coś, no to nic. Aż tak, że podchodzą? No tak, tak, tak. Z aparatu zdjęcia robią, a jak wyszłam, żeby pomogli coś ten, to uciekali w górę. Dwie osoby uciekały w górę. Tam jeszcze wyżej, bo tam można było. To tak się zbliżali, żeby gdzieś jakiejś szczelinie zrobić zdjęcie, a ja mówię tak, zamiast pomóż nas ewakuować, pakować, to oni uciekali.
Jak usłyszeli, że ja mówię tak, to ciekawość tylko was tu przygarnęła, to tak wiali jak hej. A żeby z jakąś pomocą, to nie tylko. Choćby podnieść coś, pomóż przenieść przy wywozie. Córka na przykład, bo mnie akurat wtedy nie było, ona była sama, to było w niedzielę. No i nasz dom na przykład, nie wolno tu mieszkać. Dzień można chodzić koło domu, w nocy trzeba sobie szukać lokalu, bo jeszcze badania geologiczne mają przeprowadzać, bo nie wiadomo, co to będzie. Ja akurat, bo ona sama siedziała tu na polu, mówi, jak te wycieczki pielgrzymów szły. No i mówi, po prostu tak patrzyli na nią, jak na jaką małpę, co ona tu robi, nie? No i potem ona mówi, że tam nawet już się potem zdenerwowała, bo jakieś docinki słyszała i tam z jakimś epitetem wyjechała do jakiejś tam gromady ludzi. No to jeszcze byli oburzeni. No i w końcu mówi, zabrała się, poszła do domu, mówi, bo ją bardzo to wnerwiało, że po prostu tak, taka masa ciekawskich ludzi. No trudno to powiedzieć. Oni to może odczuwają inaczej, my jako tak odczuwamy inaczej. To jest denerwujące. No. To jest po prostu taka no, ciekawość, a to jest nieszczęście ludzkie. Z dnia na dzień człowiek stracił dach nad głową. I pan musi wszystko wynieść z domu. I gdzie? Gdzie? Ja mam w przedszkolu do dzisiaj. No, jak w przedszkole uruchomią. Uruchomią i ja muszę do 20 wszystko wynieść. I szukam właśnie teraz mieszkania. Mam w niedzielę dopiero z panem uzgodnić ten. No a tak to co? W szkole mają meble, w remizie mają meble. Po prostu wszystko było wywożone na chojra. Strażacy pomagali, pomoc była duża. Wywozili wszystko. Wszystko. Pakowali tak, że no ale to jest wszystko w momencie, jest wszystko razem, że po prostu człowiek nawet nie wie, co gdzie ma. No to, bo to jest zjawisko, jeszcze się sam wypowiedział, któż mi to mówił, że to jest zjawisko, jakiego nie było jeszcze w Polsce. Że to jest nie osunięcie domu, pagórka, tylko osunięcie góry. To jest sunie. I będą badać geolodzy, bo to jest po prostu no nie na jakimś kawałku, tylko to jest osuwisko no, całej góry. Na szczęście oprócz gapiów i ciekawskich do Lachowic dotarła także ogromna fala ludzkiej dobroci i życzliwości w postaci choćby pomocy materialnej. Zapraszam na stronę podcastprowincjonalny.pl. Znajdziecie tam wstrząsające zdjęcia z osuwiska w Lachowicach. Fotografie wykonane zostały już po ustaniu akcji ratowniczej, a udostępnił mi je Grzegorz Krawczyk, sołtys Lachowic, za co bardzo dziękuję. Grzegorz Krawczyk sołtysem jest dzisiaj i był nim w 2001 roku. I tu może taka ciekawostka. Wtedy był najmłodszym sołtysem w Polsce. Dziękuję moim patronom z patronite.pl, a w szczególności Instytutowi Nauki Lektikon, Joli, Elżbiecie i Alfredowi. Gorąco pozdrawiam twórców i słuchaczy Radia Danielka. Łukasz Dziedzic, do usłyszenia w następnym odcinku podcastu prowincjonalnego.